No cześć, witam w tym następnym dniu. Trzeci dzień składania balkonu od podstaw. Jak oglądacie wszystkie filmy, to widzicie, że one są po kolei. Co dzisiaj robimy? W ogóle Lechu zawsze jest na czas. No niestety ja zawsze się spóźniam. Lechu zdążył wszystko porozkładać, pościągać. Wczoraj podocinał, mówi, że jeszcze podocinał wszystkie te metale sobie, czyli po pracy w pracy. No cały czas na nogach. Co tam jeszcze? A takie śmieszne rzeczy, że Lechu mówi, nie Emil, ja rusztowania nie zostawię tu na zewnątrz rozłożonego. Ja mówię, Lechu, zostaw, moje stoi, nikt nie ukradł. Nie Emil, bo jeszcze ktoś ukradnie, wiecie jak to jest. Ja tam moje, tam stoi, okamowrowane jest, jak kto chce być na internecie, to zawsze tu stoi do zabrania, można podjechać w kominiarce, kamery złapią i będzie ubaw, taka wrzuta. No i co? Mamy te supy wyprowadzone, to wszystko widzieliście, tamte drzwi, dwa czpienie, po tamtej stronie będziemy jeszcze robić, ja wam to wszystko pokażę. Te słupki są zrobione, nie wiem ile na ile, ale wiem, że tutaj są te grube metale, czyli trójki, a cała reszta jest z dwójek, ponieważ Lechu inaczej nie montuje, mówi, że cały szkielet stabilności musi być jakby z trójki, mocny, sztywny i tak dalej. To takie jest wykonanie. No i co? Dzisiaj w planie jest montowanie szkieletu jakby całego tego narzutu na górę, całego tego, boków przykręcanych, to też będzie dużo mierzenia. Pogoda nam w ogóle nie dopisuje, jest tak zimno, zaraz czapkę zakładam, bo tam na tym balkonie mnie tak przewieje, pewnie, że szok. No i lecimy, co? Drugie rusztowanie sobie rozłożymy i lecimy z tym tematem, tamte dziury. Powkręcamy wszystko, kotwę chemiczną już tam są, drugie przykręcimy na kołki ramowe, nie ma przelotu na wylot, także super, bo tylko dlatego, bo się złapaliśmy w wieniec, w prawdziwy beton, także dzieci po dzieciach i działamy. Następna wrzutka. Przede wszystkim zimno, jak smok. Co mamy? Mamy przykręconą, przyspawaną jakby pochwyt. I jak widzieliście na tej wrzutce, gwintowany był ten słupek, bo będą przykręcane na śrubki boki. To zresztą wszystko zobaczycie. No i co? No i dalej przede wszystkim jest dokładność, która mnie zaskakuje. Dlaczego? Ponieważ na środku, no to mnie bardzo zaskoczyło, nie ukrywam. Są też technologie gdzie, no nie można za bardzo mówić na internecie. Uwierzcie mi, że niektóre rzeczy mam tu przekazywane i których nie przekazujemy na internecie, ponieważ ślusarstwo, każdy ślusarz inaczej pracuje i jakby te konstrukcje są wzmacniane pod każdego ślusarza indywidualnie. No wiecie, ile ludzi, ile fachowców, tyle wykonawców. To było zawsze, było i będzie. Ale na przykład coś takiego, jak tu będzie łączone, była blaszka podstawiana milimetrowa. Z tego względu, to mi wytłumaczył, że musiał doliczyć podkład i farbę, czyli lakier. I mówi, jeżeli będą dwie rzeczy wylakierowane, dlatego tu zostało podniesione ta część łącząca o ten 1 mm, bo jeżeli będzie przykręcana tutaj ta górny ten pochwyt cały, czyli on z automatu jakby był wyżej, bo tutaj będzie na gotowo, a tutaj będzie dokręcane, czyli mówi, żeby nie było już zlicowane i by się konkretnie z tym nie dało nic zrobić, bo już tego lakieru nie da się jakby dotknąć i wyszlifować, także takie rzeczy niby oczywiste, ale no nie do końca, bo byście dali to do lakiernika, przyłożylibyście i uwierzcie mi, że ten skok byłby do ręki już bardzo wyczuwalny. A tutaj ja kocham Leszka za to, on ma taką precyzję i tyle wiedzy, no ale całe życie tym się zajmuje to jest. No dobra, tak czy siak, słuchajcie, mamy jakby pierwszą
pierwszy ten pochwyt, gdzie już ręce będą stawiane, wyznaczone, wysokość, powiem wam, że jest idealna, można się fajnie oprzeć, nie mogę się doczekać, jak to dalej będzie, płaskowniki tutaj będą dokręcane, no dalej zobaczycie wszystko, nie? Dalej zobaczycie. To też nam sporo zajęło, bo jakby nie patrzeć, to trzeba było klej odkuwać po całej długości. Tutaj było trzeba wybijać ten klej, nie? Także tak to wszystko wygląda. No i co? Lecimy dalej z tą robotą. Taka szybka wrzuteczka, bo idziemy sobie coś zjeść, także co, mamy górę, nie wiem czy pokazywałem, że była góra. Mamy boki. Tutaj to jest zrobione, mamy płaskownik, cała balustrada, już mówiłem, że będzie demontowalna, tak? Czyli tutaj jest na dwie śruby, na dole na dwie śrubki i tutaj jest na pięć śrubek. I ten bok cały można zwalić, później to jest niezależne. I właśnie taka jedna duża część, tam druga część i tam, znaczy trzecia i czwarta, cztery części. I balustrada jest cała do odkręcenia. Powiem wam, że tu jest tylko tak spawnięte, żeby było można wziąć na warsztat i już porządną spawarką to strzelić, ale już powiem wam, że ta konstrukcja nie dygnie, jest naprawdę porządnie to zrobione, wykonane. Bardzo mi się to podoba. No i lecimy. Powiem wam, że kurczę, widzicie tutaj ledwo parę rurek przykręconych i tak jakby co tak długo zajmuje. Ale nawet same obliczenia, obliczał to wcześniej dół, ile będzie, ile na kafelkę zostawić, co jaki będzie materiał użyty, czy żywica, czy kafelka, żeby się wsunąć, kominek, daszek, ile będzie odchodzić, to wszystko, te pytania były zadawane. Nawet powiem wam, że te głupie śrubki było trzeba tak odmierzyć, żeby po prostu trafiały się szczeble, żeby nie wpadało, to już na wcześniejszym etapie było obliczane i przymierzane, włącznie z tym zostawiane miejsca jeszcze na daszek, bo nawet jakby się przesunęło to, to by śruby mogły się nie zgrać razem ze szczebelkami, ale jak już przesunie się troszkę i zostawi się 2 cm na ten daszek, który idzie, gdzie się ręce kładzie, wszystko się licuje. Niby proste dla ślusarzy, którzy się tym zajmują całe życie, no ale dla zwykłego Kowalskiego, który weźmie spawarkę do ręki i zacznie sobie samemu spawać, no to nie ma opcji, że nie będzie tego odcinał i poprawiał. No dobra, tak to wygląda, idziemy zjeść. Już ta wysokość, ten szkielet się pomału rysuje. Także sztosik, no taka wrzuteczka. Nie wiem, co mam wam jeszcze tutaj pokazać. Tam jest wszystko poprzykręcane, steropianem to zalepię, się wytaruje, do zacierania nie ma problemu, ten bok ja cały ściągnę już, odsunę go i dopiero będzie wtedy elewacja robiona. Także powiem wam, że dobrze, że tego steropianu nie ruszyłem i nie zacząłem go zacierać. Nie wiem, czy w poprzednim filmie mówiłem, bo teraz bym musiał kuć normalnie w tym kleju dziurę, żeby wsporniki wstawić. Także no róbcie szkielet i całe balkony przed czymkolwiek i najlepiej demontowalne, żeby to było skręcone na gotowo, później sobie odkręcicie śrubki, odsuniecie jak trzeba, zrobicie i z powrotem przykręcicie, ale już wtedy was nic nie zaskoczy. No i przede wszystkim macie dojście do wszystkich betonów, bo to jest bardzo ważne, nie? Żeby się wkręcić w wieniec czy w cokolwiek. Dobra, to na tyle tej wrzuty. Tak sobie lecimy z tą robotą cały czas, idzie do przodu. Także mega sztosik. Co tu więcej mogę nakręcić? Siemanko. Na razie nic, no co. Nadzoruję jak zwykle, ręce w kieszeni. Patrzę, uczę się, a robota sama idzie. Do następnej wrzuty. Leszek właśnie odjechał,
Pokażę wam finalnie, jak będzie balustrada wyglądać, bo jeden boczek jest zrobiony, czyli jest pospawane, tak jakby przygotowane, żeby on mógł zabierać do swojego warsztatu i tam spawać kompletnie inną spawarką, mocniejszą, lepszą i szlifować i tak dalej. Dzisiaj jest środa. Jutro jest czwartek, Lechu nie będzie. W piątek przyjeżdża finalnie dokończyć dzieło i zabiera, już rozkręca i już nie będzie tej balustrady. Ona wróci już na gotowo do pomalowania. Tak będzie wyglądać. Ten boczek jest zrobiony, tak będzie wyglądać. Zobaczcie sobie, jak te śruby finalnie wychodzą na samym środku. To jest element demontowalny. Nie patrzcie na te spawy, bo to jest tylko do załapania. On to tylko załapał, żeby to zabrać na warsztat, żeby się nie ruszyło. Mi zostało jechać po... Muszę tutaj puszkę z prądem obsadzić, także jadę po tą puszkę, żeby od razu ją wsadzić, bo i tak tutaj będę pianował wszystko, zalepiał te wielkie dziury. To od razu zrobię sobie tutaj te gniazdka, żeby za jednym machem to zrobić, żeby to było gotowe. Tam muszę też styropian wkleić, to może od razu wymierzę i go kupię, jak już jadę do hurtowni. No i tak to wszystko wygląda. Co tu jeszcze wam mogę pokazać? To balustrada ma ponad 9 metrów, 9,5 metra. Dajcie mi tylko znaleźć kątownik. Pokażę wam wykonanie tej długiej balustrady. Przykładam porządnie, przytrzymam, poczekajcie sekundę i cyk i zobaczcie, jak to finalnie wszystko wygląda, jakie ma kąty. Tak to wygląda, lecimy na następny róg. Gość jest naprawdę perfekcjonalistą. Czekajcie, równo przyłożę, bo jedną ręką to jest ciężko. Ja się pytałem nawet, Leszek, dlaczego tutaj tak nie zrobiłeś? A on mi mówi, że tu idzie później profil zamknięty i musi zostawić miejsce. Wszystko jest przemyślane. Naprawdę spawaczem jest mega sztos. Jestem mega zadowolony, ale doświadczenie robi swoje. Tak to wygląda, także uratowało mnie to, że szybko ruszyliśmy tą balustradę i można naprawdę wskakiwać na tą przednią elewację. Ja, jak to wszystko popianuję, będę szlifował ten cały beton do równego, do sznurka, bo jak te deski były, no to wiadomo, on tam leci, się powtarzam. I będę szlifował tutaj koryto. Koryto, bo muszę nałożyć tutaj kapelusz, czyli daszek, żeby woda spływała. I najprawdopodobniej jeszcze bym chciał zrobić pod spodem kapinosa, żeby nie wlatywało pod elewację, nie zaciągało pod elewację, tylko od razu, żeby spływało na dół, bo nie ma, fizycznie nie ma rynienek. Ktoś mi tam pisał w komentarzu, że powinienem założyć małe rynienki, żeby nie leciało. Nie wiem. Ja na pewno nie założę. Niech to leci sobie tak. Zobaczymy, jak to będzie. Może będzie jakaś wtopa z tego miejsca, ale i tak, co jeszcze chciałem? Żywica miała być, ale powiem wam, że jak się nauczyłem kłaść kafelki na prostych tych, to chyba wygodniej mi będzie, żebym ja tutaj położył na przykład jakąś folię w płynie albo cokolwiek na mrozo odporne. Zobaczę, co jest. I przecież fachowcy z Oknoplastu zrobili mi tutaj, to jest aluminiowy próg, trochę to jest zaniedbany, porysowany, to powinno być wyczyszczone, wyładnie wypolerowane. Zostawili mi tu idealnie pod płytkę.
Szkoda z tego nie skorzystać, żeby wszystko było na zero, zlicowane zejście na balkon na zero. Tutaj też mam 2 centymetry tego HS-a zlicowane, żeby było to z podłogą, żeby był taki jak najmniejszy próg. Być może, że się na to porwę i po prostu będzie mi lepiej zrobić, uzyskać równiutki spadek, włożyć pod to płytkę, dużą płytę kupić, tam nie wiem ile ten balkon ma, 1,5 metra, i po prostu położyć parę dużych kafli w tą stronę i praktycznie po balkonie. Praktycznie będzie wszystko zrobione. Zobaczymy, jak to finalnie będzie. No i co, będziemy jechać. To też jest, wiem, że bardzo dużo roboty zatrzeć tą całą elewację. Po elewacji trzeba zakryć cały dach. Słuchajcie, cały dach trzeba zakryć. Też mnie to czeka jakąś podbitką, którą wybiorę. Nawet nie wiem w jakim kolorze. Jak wiecie, fachowcy mi wycenili podbitkę tego dachu na 20 tysięcy złotych razem z robocizną. Ja wam powiem, jak będę robić to samemu, no bo jednak rusztowania są rozłożone. Ile mnie to finalnie wychodzi, ile kosztuje robocizna. No i działam. Dobra, ja się zawijam do sklepu elektrycznego, albo tylko kupię te puszki dzisiaj, a jutro wstawię, albo jeszcze dzisiaj to zrobię, zobaczę, bo jednak tej pianki muszę tam napchać, także wytnę pewnie coś w styropianie, dorzucę, zaklajstruję, tutaj obwinę, żeby mi już, bo to jest jednak pomalowane już antracytem, żeby nie wywaliła ta pianka, nie pobrudziła tego, no i powiem wam, że sztos. Taki balkon chciałem, mega wygląda, mega duży w ogóle ten balkon, szeroki będzie z tego względu, bo balustrada nie jest położona na tym betonie, tylko jest odsunięta, czyli z automatu jakby wydaje się naprawdę większy. Dobra, to na tyle. Widzicie, jak ten proces cały wygląda. Pokazuję wam to od podstaw, jak jest kotwiony, jak jest robiony. Dobra, dotarłeś do końca, nie zapomnij zostawić łapkę w górze, to jest dla zasięgu, wtedy zasięgi są większe, docieram do większej ilości osób i to na tyle. Cześć.